Ok, witam Was, ze strony Tomasz. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jedną niespodziankę. Otóż przejeżdżamy sobie ulicami miejscowości Korona, gdzie ja mieszkam. Na tych główniejszych ulicach wywieszone są zdjęcia, nazwiska ludzi, którzy polegli w wojnie w Iraku, w Afganistanie i tak dalej. Poza imionami, nazwiskami, zdjęciami jest jeszcze wymieniona formacja, w której oni służyli, czy to było Air Force, czy Marines i tak dalej. To było na skrzyżowaniu, z daleka widać jedna. A widzimy jakiś Joseph, był Marines. Skręcimy sobie teraz tu w lewo i zobaczymy, co tam mają. I zobaczmy, co tutaj teraz jest. No, troszkę to przybliżę. Tyle na ile się da. Troszkę ciężko to złapać. I to jest po dwóch stronach ulicy. Jeszcze ciężko to zapadę, jak przyjeżdżam, ale jest tego tu powywieszane od groma. O, tu jest ta bezalowa arko. Zobaczmy, po ile paliwo jest. O, ten najtańszy jest 3,45. Ok, zobaczcie, tego tutaj jest. Teraz się nie będę przybliżał, bo ciężko wyłapać. Zobaczcie, tylko tutaj wisi. Ok, to tyle byłoby tych zdjęć żołnierzy, którzy podlegli wojnie, czy to z Afganistanem, czy z Irakiem. Bo tego tam jest dość sporo. Natomiast nie widzę większego sensu, żeby jeździć po ulicach przez godzinę Wam to nagrywać. Chciałem jako taką ciekawostkę Wam to pokazać, czy takie coś tutaj jest. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, hej!